Cześć, nazywam się Maciej Zieliński. Kiedyś grałem w koszykówkę tutaj w tej hali z tyłu też między innymi. W Śląsku Wrocław całą karierę zdobyłem 8 tytułów mistrza Polski. Grałem również w reprezentacji Polski. Byłem kapitanem zarówno Śląska, jak i reprezentacji. 2 razy na Mistrzostwach Europy grałem. I to mniej więcej tak wygląda moja była kariera koszykarska. Żona w internecie wynalazła jakieś ogłoszenie, ludzie sprzedawali jakąś największą gazelę, największy rower, jaki widzieli na świecie, więc szybko popędziłem i kupiłem taką starą gazelę, która no była niestety no rozklekotana, grosze kosztowała wprawdzie, ale później jakoś ją z pomocą kolegów i znajomych odrestaurowałem i jeździłem taką starą gazelą. No ale to był taki no, duży, ciężki rower i tak za bardzo dostojnie się nim jeździło. No, ja jako były sportowiec też potrzebuję czasami, żeby się skatować czy trochę dojechać na tym rowerze, więc zacząłem szukać jakiegoś takiego bardziej miejskiego, zwinnego i szybkiego roweru. I tutaj Marta mi podpowiedziała właśnie tego kota. No, jest naprawdę świetnym. No, pojechałem na jazdę próbną, to naprawdę mnie wyrwało z butów, bo jest naprawdę bardzo... Z jednej strony oczywiście zależy od nawierzchni, ale jeżeli jest to fajna ścieżka, taka asfaltowa, równa, to jest naprawdę kosmiczny rower, a z drugiej strony jest no, taki zwarty, zwinny, że po mieście naprawdę bardzo, bardzo fajnie się jeździ i jest duża, duża przyjemność z jazdy tym rowerem, a z drugiej strony no, też można się zmęczyć. Wiadomo, że nie jest to rower na jakieś ekstremalne wycieczki po górach i tak dalej, no ale ja głównie, że po mieście i czasami po wale i to w zupełności mi wystarcza, bo mogę się szybko przemieszczać, a mogę też się skatować, zmęczyć, żeby jakoś to, ten tłuszcz, który się zbiera, niestety trochę chociaż spalić. Także jest naprawdę przekotem jest ten rower. Więc no, jeżeli jeszcze wahacie się, stoicie w korkach, siedzicie w upale i denerwujecie się, rośnie wam brzuch, to nie zastanawiajcie się, kupujcie rower i latajcie po Wrocławiu.